Kamil Durczok, znany dziennikarz polski, zmarł 16 listopada 2021 roku po długotrwałej walce z problemami zdrowotnymi. Przez wiele lat był cenionym profesjonalistą w dziedzinie dziennikarstwa, ale jego kariera uległa zmianie po wybuchu afery, w której pojawiały się zarzuty takie jak mobbing. Ta sytuacja doprowadziła do zakończenia jego pracy w tradycyjnych mediach, zmuszając go do samodzielnego działania, co okazało się dla niego trudnym wyzwaniem. Jego życie osobiste również przeżywało trudności, w tym rozstanie z żoną, Marianną Dufek. Początkowo ich relacje były poprawne, ale z czasem uległy zmianie. Dwa lata po śmierci Durczoka, Marianna Dufek udzieliła wywiadu, w którym oceniła przyczyny upadku swojego byłego męża. Wskazała na to, że Durczok miał władzę, pieniądze, popularność i że to wszystko mogło go zdeprawować. Mimo to, podkreśliła, że nadal ceniła go jako dziennikarza i zauważyła brak osób o podobnej charyzmie w obecnym świecie mediów. Ta historia odzwierciedla złożoność życia publicznego, gdzie sukces i popularność mogą czasem prowadzić do osobistych i zawodowych problemów. Jest to również przypomnienie o wpływie, jaki media i publiczna percepcja mogą mieć na życie osób publicznych. Marianna Dufek, była żona Kamila Durczoka, podzieliła się swoimi wspomnieniami o nim, podkreślając jego talent dziennikarski. Wspomniała, jak Durczok potrafił przekształcić publicystykę w prawdziwe show, szczególnie podczas prowadzenia studiów wyborczych, co sprawiało, że widzowie, w tym ona sama, byli zaangażowani emocjonalnie, mimo wcześniejszego zaznajomienia się z wynikami. Podczas afery z udziałem Durczoka, Marianna Dufek najbardziej obawiała się o wpływ sytuacji na ich syna, który nie tylko nosił to samo imię i nazwisko co ojciec, ale też intensywnie przeżywał całą sytuację. Syn Durczoka, mimo własnych studiów, poradził sobie z trudnym okresem, rozmawiając ze specjalistami i ucząc się jak radzić sobie z byciem blisko osoby uzależnionej. Później nawet rozpoczął pracę w internetowym portalu Silesion, założonym przez Kamila Durczoka na Śląsku, co stanowiło dla niego trudne doświadczenie. Marianna Dufek wyraziła również zaniepokojenie, że ich syn może nie być w pełni gotowy na przetworzenie swojego postrzegania ojca. Stara się jednak, aby syn pamiętał Kamila Durczoka jako wybitnego dziennikarza, a nie tylko osobę uwikłaną w aferę. Jej słowa odzwierciedlają próbę zachowania pozytywnego obrazu Durczoka jako profesjonalisty w świadomości syna, pomimo skomplikowanej i publicznej historii życia jego ojca. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.